Czy litery SSSS na karcie pokładowej to powód do zmartwień? Co jest dużo bardziej niebezpieczne niż turbulencje? Czy jest sens w jak najszybszym wchodzeniu na pokład? Dowiesz się tego wszystkiego za chwilę. Być może zauważyłeś, że większość samolotów ma niebieskie siedzenia. To żadna tajemnica. Linie lotnicze stawiają na ten kolor, ponieważ działa on uspokajająco. Podobno relaksuje pasażerów i pomaga uspokoić się nawet najbardziej zdenerwowanym podróżnym. Istnieje jeszcze jeden, bardziej praktyczny powód. Plamy, zabrudzenia i zadrapania są mniej widoczne na ciemno-niebieskim materiale. Nigdy nie wyrzucaj swojej karty pokładowej w miejscu publicznym. Zawiera wiele danych wrażliwych, w tym twoje imię i nazwisko oraz numer karty dla często podróżujących. Dzięki tym danym ktoś inny może sprawdzić twoje rezerwacje, zmienić numer siedzenia, a nawet anulować lot. Najlepiej jest zabrać kartę pokładową do domu i włożyć ją do niszczarki. Przy okazji, jeśli kiedyś zobaczysz na karcie pokładowej litery SSSS lub S z gwiazdkami po obu stronach, przygotuj się na dodatkową kontrolę bezpieczeństwa. Zamiast tych liter czasami może znajdować się na niej wzór szachownicy. Tak czy siak, jeśli masz na karcie takie oznaczenia, twój bagaż podręczny może przejść dodatkową kontrolę. Dlaczego jesteś kandydatem do dodatkowej kontroli? Kryteria obejmują na przykład rezerwację w jedną stronę lub płatność gotówką za bilet. W niektórych przypadkach wybór jest zupełnie losowy. Spójrz, bramka jest otwarta i zaczęła się odprawa. Czekaj, dlaczego biegniesz? Nie musisz się spieszyć. Trik, który znają wszyscy doświadczeni podróżni, to zawsze wchodź na pokład jako ostatni. Po pierwsze, nie tracisz czasu stojąc w kolejce. Po drugie, w rękawie i przejściu znajduje się mniej osób. Po trzecie, spędzasz mniej czasu w samolocie. I tak nikt nie zajmie twojego miejsca. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły. Jeśli masz duży bagaż podręczny, większy sens ma wejście na pokład wcześniej. W przeciwnym razie istnieje szansa, że cała przestrzeń bagażowa nad twoją głową zostanie zajęta, zanim dotrzesz na swoje miejsce. W takim wypadku twój bagaż może skończyć w innej części samolotu. Poza tym będziesz musiał czekać na odzyskanie bagażu, aż wyjdą pozostali pasażerowie. Przed startem i lądowaniem obsługa często przesuwa mały przełącznik na drzwiach łazienki. Dzięki temu nie otwierają się w nieodpowiednim momencie. Z taką samą łatwością stewardessa może otworzyć drzwi, gdy ktoś jest w środku. Spójrz, wystarczy unieść znak i przesunąć pokrętło do pozycji odblokowanej. Piloci nie przejmują się turbulencjami. Wiedzą, że istnieje coś znacznie bardziej niebezpiecznego od nich. Prąd wstępujący. W większości przypadków podczas turbulencji samolot opada o metr czy dwa w dół, chociaż może wydawać się, że spadasz ze szczytu Empire State Building. Jeśli turbulencje są tak silne, że stewardzi i stewardessy dostają polecenie przypięcia się, samolot może opaść w dół o 3 do 6 metrów. Ekstremalne turbulencje zdarzają się bardzo rzadko. Prąd wstępujący to duża masa powietrza stanowiąca część burzy lub innego zjawiska pogodowego, która porusza się w górę. Piloci nie widzą go na radarze w nocy. Gdy samolot wpadnie na jeden z nich, uczucie przypomina najechanie na ogranicznik z bardzo dużą prędkością. Prąd wstępujący jest również zdradziecki, ponieważ może popchnąć samolot na niebezpiecznie dużą wysokość. Współczesne samoloty posiadają system, który wykrywa inne jednostki latające, góry i obiekty na jego drodze. 16 km od innego samolotu uruchamia się w kokpicie sygnał trafik, trafik. 8 km bliżej ten sam głos udziela pilotom instrukcji. Samoloty mogą latać z jednym silnikiem i to nawet podczas startu i lądowania. Niemal nie zdarzają się awarie obu silników. Jednak nawet wtedy samolot nie spadnie z nieba niczym skała. Piloci będą mieli maksymalnie 20 minut, aby znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania. Kabina samolotu jest pod ciśnieniem, co ma niesamowity wpływ na twoje kubki smakowe. Tracisz do 30% zdolności smakowania słodkich i słonych potraw. Innymi słowy, to nie jedzenie jest niedobre, po prostu nie czujesz smaku. To również główny powód, dla którego firmy cateringowe dodają sól i przyprawy do potraw podawanych na pokładzie. Wiesz, co może pomóc? Słuchawki z redukcją hałasu. Z jakiegoś powodu, który zapewne ma naukowe wyjaśnienie, odcięcie się od całego hałasu dookoła pomaga kubkom smakowym. Każdy sygnał dźwiękowy podczas lotu ma swoje znaczenie. W większości linii lotniczych dzwonek po starcie wskazuje, że podwozie zostało schowane. Trzy dzwonki pod rząd oznaczają coś bardziej pilnego niż jeden. Dzwonek o wysokim tonie informuje obsługę samolotu, że jest potrzebna w innej jego części. Trzy dzwonki o niskim tonie ostrzegają o poważnych turbulencjach. Obsługa musi wówczas odstawić wózki z jedzeniem, zająć miejsca i zapiąć pasy.
Jeśli stresujesz się podczas lotu, wybierz miejsce pośrodku kabiny. Turbulencje są najbardziej odczuwalne w przedniej i tylnej części. Część środkowa, która znajduje się nad skrzydłami, nie trzęsie się aż tak mocno. Pilot i drugi pilot jedzą inne posiłki. Przyczyna jest prosta. Wyobraź sobie, że obaj jedzą tę samą potrawę i obaj mają zatrucie pokarmowe. W takim przypadku żaden z nich nie byłby w stanie siedzieć za sterami. Jeśli chcą zjeść tę samą potrawę i nie zgodzą się na żadną inną, istnieje jeszcze jeden sposób. Nie jedzą w tym samym czasie. Gdy jeden czuje się dobrze kilka godzin po jedzeniu, drugi może spokojnie rozkoszować się tym samym posiłkiem. Jakie według ciebie jest najbrudniejsze miejsce w samolocie? Nie, to nie jest toaleta. To nawet nie jest łazienka. Obsługa pokładowa twierdzi, że trzeba szczególnie uważać na zagłówki, kieszenie w siedzeniach, tace i pasy bezpieczeństwa. Eksperymenty wykazały, że na 1/3 pasów bezpieczeństwa znajdują się pleśnie i drożdżaki. Większość tac jest pokryta bakteriami. Kieszenie w fotelach także są bardzo brudne. Jednak to zagłówki są najbrudniejsze. W większości przypadków załoga nie ma czasu na ich wymianę lub dezynfekcję między lotami. Jeśli kapitan ogłasza, że kończy szykować dokumenty, oznacza to, że sprawdza przebieg trasy lub czeka, aż obsługa naziemna przygotuje dziennik lotu. Zawiera on oficjalny zapis całej podróży. Niektóre samoloty, zwłaszcza te latające na długich dystansach, mają sekretne sypialnie dla załogi. Są one zlokalizowane albo z tyłu samolotu, albo zaraz za kokpitem. Kabiny mogą pomieścić maksymalnie 10 wygodnych łóżek, na których załoga może spokojnie odpocząć. Okna w samolocie są wykonane z bardzo wytrzymałego pleksiglasu, który jest w stanie poradzić sobie z dużym ciśnieniem. Szyby mają określony kształt, aby wyższe ciśnienie wewnątrz kabiny dociskało je do korpusu samolotu. Innymi słowy, bardzo ciężko jest stłuc szyby w samolocie. Dawno temu okienka były kwadratowe, ale nagromadzenie ciśnienia w rogach sprawiało, że każde takie okno miało aż 4 słabe punkty konstrukcyjne. Dlatego było podatne na uszkodzenia pod działaniem ogromnych naprężeń na dużych wysokościach. Na szczęście zmiana kształtu okien rozwiązała ten problem raz na zawsze. Okrągły kształt rozkłada ciśnienie i zmniejsza prawdopodobieństwo pęknięć i innych uszkodzeń. Samoloty regularnie uderzają pioruny, co najmniej raz na każde 1000 godzin w powietrzu. Obecnie jest to zupełnie bezpieczne. Ładunek elektryczny po prostu przebiega przez aluminiową powłokę samolotu, nie powodując żadnych szkód. Ale czy wiesz, że samoloty mogą także wywoływać wyładowania? Gdy samolot przelatuje przez chmurę, tarcie między kadłubem a powietrzem wytwarza ładunek elektrostatyczny, który czasem może prowadzić do powstania wyładowania. Samolot włącza silniki, wtacza się na pasy startowe i zaczyna przyspieszać. Wyglądasz przez okno i już zaczynasz się relaksować, myśląc o czekających cię wakacjach. Gdy samolot znajduje się już nad chmurami, na wysokości prawie 11 km, wstajesz, żeby rozprostować nogi. Spacerując przejściem, zauważasz, że otwarte są drzwi prowadzące do kokpitu. Zaglądasz do środka i ku swojemu przerażeniu stwierdzasz, że w kokpicie nikogo nie ma. Zapytana stewardesa wyjaśnia, że samolot jest w pełni zautomatyzowany, pilotuje go komputer. Bezzałogowe samoloty wkrótce przenikną z science fiction do rzeczywistości. Wiele firm z branży stoi na stanowisku, że to już tylko kwestia czasu. Głównym problemem jest przekonanie opinii publicznej, że taka forma transportu jest całkowicie bezpieczna. Większość pasażerów nie zdaje sobie sprawy, że komputer pokładowy już dawno przejął od człowieka wiele zadań. Autopilot steruje samolotem nie tylko po osiągnięciu wysokości przelotowej, kontroluje także wznoszenie, obniżanie oraz skręcanie. Ba, odrzutowiec pasażerski potrafi nawet sam wylądować, choć wymaga to trochę przygotowań. Póki co w kokpicie musi się wciąż znajdować dwójka wyszkolonych pilotów. Niektórzy przewoźnicy, na przykład Merlin Air, testują obecnie bezzałogowe loty niewielkich, dwusilnikowych maszyn nad pustynią Mojave. W grudniu 2019 pierwszą w pełni samoczynną procedurę startu wykonał Airbus, choć na wszelki wypadek w kokpicie siedziało dwóch pilotów. Pojawiają się również inicjatywy modernizacji starych samolotów na potrzeby samosterowania.
Chodzi o stworzenie systemów komputerowych zdolnych naśladować każdą czynność pilota. Co ciekawe, bariera stoi raczej po stronie ludzkiej niż technicznej. Brak zaufania. Na aviofobię, czyli strach przed lataniem, cierpią miliony ludzi, nawet do 40% klientów linii lotniczych. Takie osoby wciąż podróżują samolotem, ale ciężko to znoszą. U 2,5-5% populacji lęk jest tak rozwinięty, że odmawiają korzystania z transportu lotniczego, ignorują statystyki wyraźnie wskazujące, że samolot to najbezpieczniejszy środek transportu. Blisko 95% wypadków śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych zdarza się na drogach. Nawet gdybyś codziennie latał 800 km przez cały rok, ryzyko śmierci jest jak 1 do 85 tysięcy. Innymi słowy, dla przeciętnego Amerykanina ryzyko wypadku lotniczego wynosi 1 do 11 milionów. Większe jest ryzyko bycia trafionym przez piorun. Przewoźnicy coraz częściej słyszą, że powinni proponować ćwiczenia oddechowe oraz inne strategie na zwiększanie komfortu pasażerów. To doprawdy zaskakujące, że programy relaksacyjne wciąż są taką rzadkością na pokładzie samolotu. Większość katastrof lotniczych przypisywana jest zresztą błędowi ludzkiemu. Komputer sterujący może się okazać bezpieczniejszym rozwiązaniem, a do osób nieufającym technologii niech przemówi fakt, że każdy automatyczny system jest dziełem człowieka. W każdym razie nie ma wątpliwości, że wkrótce na rynku pojawi się w pełni automatyczny samolot. Nieustający wzrost populacji oraz miast kreuje zapotrzebowanie na coraz szybsze i efektywniejsze środki transportu. W dużych obszarach miejskich doskonałym rozwiązaniem mogą być latające taksówki. Prototypy tej technologii już istnieją. Latająca taksówka zawiezie cię zarówno na drugi kraniec zakorkowanego miasta, jak i na drugi koniec kontynentu. Jest to latająca maszyna pionowego startu i lądowania, przypominająca helikopter, czterokrotnie szybsza od samochodu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych mechanizmów, latająca taksówka nie powoduje takiego hałasu jak śmigłowiec czy pociąg. Działa na napęd elektryczny, a zatem nie wydziela szkodliwych gazów. Latająca taksówka nie posiada kierowcy. Punkt docelowy zapisywany jest przez komputer. Największym wyzwaniem dla twórców tego typu maszyn jest stworzenie systemu zdolnego nawigować w zorganizowanym chaosie, jakim jest miasto, nie tylko pomiędzy budynkami, ale także ruchomymi przeszkodami, jak inne statki powietrzne czy choćby ptaki. Kolejnym problemem jest funkcjonowanie w trudnych warunkach pogodowych, jak opady, burze, zamiecie czy silne wiatry i tornada. Taksówkarza możesz ewentualnie przekonać, żeby wybrał inną drogę, natomiast komputer... No właśnie, to w sumie ciekawa kwestia. Być może w przyszłości zautomatyzowany system będzie przyjmował polecenia głosowe, gdy klient będzie chciał zboczyć z obranej trasy. To samo tyczy się zresztą komputerów sterujących samolotami, które omijają obszary silnych turbulencji. W tej dziedzinie czeka nas jeszcze wiele pracy. Latająca taksówka ma ograniczoną pojemność, choć przyszłe modele powinny zabierać na pokład do 14 osób na krótkich rejsach. Z tymi pojazdami wiąże się tak duże nadzieje, że startupy w rodzaju australijskiego Skyports zamierzają otworzyć pierwszą ogólnokrajową bazę latających taksówek już w 2025 roku. Do wyścigu latających taksówek dołączają kolejni tytani rynkowi, w szczególności Boeing, Airbus oraz Toyota. No dobrze, ale skoro przez większą część lotu odrzutowcem pasażerskim już i tak steruje autopilot, dlaczego w transporcie nie nadeszła jeszcze rewolucja automatyzacji? Istnieje kilka przeszkód, wśród nich jak zwykle te natury prawnej. Nie istnieją póki co odpowiednie przepisy, co dla pionierów tej formy transportu jest wręcz oburzające. Zwłoka regulatorów powstrzymuje biznes, który w przeciągu 20 lat może być wart biliony dolarów. Pojawiają się ponadto opinie, że technologia jest zawodna. Eksperci, w tym piloci, zwracają uwagę, że na pokładzie pojazdu powinien być ktoś, kto mógłby przejąć stery na wypadek usterki w systemie komputerowym. Dodają przy tym, że zjawiska pogodowe bywają nieprzewidywalne i radzenie sobie z nimi wymaga ludzkiej interwencji. Oczywiście ktoś złośliwy mógłby zauważyć, że piloci po prostu nie chcą zostać zastąpieni przez maszyny. Trudno im się dziwić.
Ich krytyka jest jednak do pewnego stopnia uzasadniona. W 2019, po dwóch katastrofach w Indonezji oraz w Etiopii, tymczasowo wycofano ze służby samoloty serii Boeing 737 MAX. W obu przypadkach powodem były błędy w programie odpowiedzialnym za stabilizację lotu. Podobne zdarzenia jedynie umacniają sprzeciw wobec oddania sterów komputerom. Z drugiej strony, o ile piloci faktycznie nieraz musieli interweniować w wyniku awarii komputera, istnieją udokumentowane przypadki katastrof spowodowanych przez pilotów, którzy ignorowali ostrzeżenia instrumentów pokładowych. Nie wolno przy tym zapominać o jakże istotnym czynniku finansowym. Pensje pilotów kosztują amerykańskich przewoźników $35 miliardów rocznie. Tak czy inaczej, przemysł lotniczy ulega zmianom. Każdego roku opracowywane są nowe technologie, coraz precyzyjniejsze czujniki i kamery czy systemy samoregulujące, ale nawet znaczny postęp nie dał na razie odpowiedzi na podstawowe pytania. Jak zachowa się automatyczny pilot w sytuacji krytycznej? Czy znajdzie optymalne miejsce do awaryjnego lądowania? Czy wezwie pomoc? Jak miałby się komunikować z wieżą kontroli lotów? Te wątpliwości sprawiają, że ludzie wciąż nieufnie podchodzą do kwestii pełnej automatyzacji. Aby przekonać się, co już osiągnięto w tej dziedzinie, wystarczy przyjrzeć się dronom. Czy to sterowane smartfonem, czy z pokładu samolotu, drony coraz częściej wykorzystuje się do wielu różnych zadań. Od filmowania wielorybów, przez dostarczanie przesyłek, po zwiad i obserwacje. Drony mapują niedostępne obszary, a dzięki czujnikom termicznym pomagają w misjach ratunkowych. Są stosowane do zrzutów żywności i zaopatrzenia w misjach pomocy humanitarnej. Drony dosłownie ratują życie. Wykorzystanie dronów potroiło się między 2019 a 2021. Przewiduje się, że ulegnie ono kolejnemu potrojeniu pod koniec 2022, a przecież taki dron to w sumie nic nowego. Pierwszy bezzałogowy statek powietrzny, sterowany radiowo, jednopłatowiec, został zaprojektowany w Wielkiej Brytanii ponad wiek temu. Przeszedł misję testową w 1917. W kolejnych dekadach powstawało więcej prototypów, m.in. amerykańskie radiosamoloty OQ-2 z lat 40., których liczne warianty stosowane są do dziś. Entuzjaści od wielu lat budują modele samolotów sterowane falami radiowymi. Drony zawdzięczają rosnącą popularność, wysokiej skuteczności i wygodzie użycia, dlatego na dronowym poletku postęp technologiczny pędzi w zawrotnym tempie, a mimo to są jeszcze daleko od osiągnięcia swojego pełnego potencjału. Skoro drony znalazły tak szerokie zastosowanie, pomyśl, do czego byłyby zdolne bezzałogowe samoloty. Możliwości wydają się nieograniczone. Człowiek wzbił się w niebo ponad 100 lat temu. Technologia już istnieje. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi wykonać następny duży krok naprzód, byle nie w przepaść. Wszyscy kochają wakacje, ale zastanawianie się nad tym, co spakować, może być przytłaczające, szczególnie wtedy, kiedy ogranicza cię waga i rozmiar bagażu. Nie zapominaj także o tym, że na pewno będziesz chciał przywieźć jakieś pamiątki z podróży, więc przyda się nieco wolnego miejsca. Jeśli twoja walizka okaże się zbyt ciężka, może cię to kosztować na lotnisku niemałe pieniądze. Zrelaksuj się i skup się tylko na zarezerwowaniu wakacji, ponieważ my zajmiemy się twoim bagażem, dzieląc się z tobą kilkoma przydatnymi poradami. Ubrania będą stanowić zapewne największą część twojego bagażu. Biorąc pod uwagę zasady obowiązujące we większości linii lotniczych, zezwala się na przewóz jednej torby w przypadku lotów krótkodystansowych i dwóch na dłuższych dystansach. Nie jest to dużo, kiedy chcesz na wyjeździe zadać szyku, szczególnie zimą. Nie znaczy to jednak, że musisz wywracać swoją bieliznę na drugą stronę, żeby móc nosić ją o jeden dzień dłużej. Trzeba być sprytnym i wiedzieć, jak się pakować. Po pierwsze, rozważ, w jaki sposób składasz każdą rzecz. Najbardziej oszczędzającą miejsce metodą na przechowywanie odzieży w walizce jest zrolowanie każdego elementu garderoby. Pomyśl o swoich ubraniach jako śpiworze, który zabierałeś na kemping. Zawsze wydawał się zbyt gruby, żeby upchnąć go z powrotem do pokrowca, ale jeśli miałeś w sobie wystarczająco dużo samozaparcia, potrafiłeś zrolować go na tyle ciasno, że się w nim zmieścił. Z ubraniami nie musisz się aż tak siłować, ale sprawdzi się tu ta sama zasada.
Zacznij od koszulek, spodni i reszty rzeczy, które musisz poskładać tak, jak robią to w sklepach odzieżowych. Następnie, kiedy masz już zgrabne kwadraty lub prostokąty, zroluj je ciasno. W ten sposób otrzymasz rolki ubrań, które możesz spakować do walizki. Podziwiaj, ile masz miejsca! Oto coś, czego zapewne doświadczył każdy z nas po przybyciu na miejsce. Kładziemy walizkę na hotelowym łóżku, otwieramy ją tylko po to, żeby zobaczyć, jak walają się po niej nasze ubrania, które przecież wcześniej tak schludnie ułożyliśmy. Zupełnie jakby przeszło przez nią tornado. Twój bagaż przeżył ciężką podróż z twojego domu do punktu docelowego. Był ciągnięty przez całe lotnisko, przerzucany przez bagażowych i podrzucany podczas turbulencji samolotu. Zwykłe gumki recepturki pomogą w uniknięciu podobnej katastrofy. Kiedy już zrolowałeś ubrania, owiń je kilkoma gumkami, żeby zabezpieczyć przed rozwinięciem. To świetny sposób, jeśli chcesz złączyć ze sobą całą stylizację. Być może masz w głowie połączony zestaw składający się z samego dżinsu i nie możesz się już doczekać, kiedy zaprezentujesz go na wyjeździe. Złóż ubrania tak, jak polecaliśmy wcześniej, a następnie ułóż wszystkie elementy jeden na drugim, po czym zroluj je razem. Możesz nawet zaplanować stylizację na każdy dzień, jeszcze zanim wejdziesz na pokład samolotu. Możliwe, że mimo wszystko wolisz składać ubrania, szczególnie te biznesowe, jak koszule i garnitury. Na szczęście na to też możemy coś poradzić. Zamiast składać każdą rzecz osobno, połóż je jedna na drugiej. Zacznij od koszul i bluzek, kładąc je naprzemiennie tak, aby ich kołnierzyki znajdowały się na środku. Przejdź teraz do spodni i mniejszych elementów odzieży i ułóż je pośrodku koszul i bluzek. Zacznij składać ubrania tak, aby koszule otuliły pozostałe elementy garderoby. W pewnym momencie uzyskasz schludną paczuszkę przypominającą prezent. Dzięki swojemu kwadratowemu kształtowi powinna idealnie wpasować się do twojej walizki. Chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca? Zamiast umieszczania bielizny i skarpet w jednej części walizki, spróbuj powciskać je w puste miejsca i luki, których zapewne w niej nie brakuje. Jeśli na przykład chcesz zabrać ze sobą czapkę, wnętrze twojego nakrycia głowy jest świetnym miejscem do przechowywania skarpetek. Dotyczy to także innych małych przedmiotów, takich jak ładowarki do telefonu czy też krawaty. Mimo to pamiętaj, że możesz także zaoszczędzić miejsce, kładąc krawaty i paski płasko na ubraniach. Jeśli bardzo ogranicza cię rozmiar bagażu, załóżmy, że wybierasz się na dwutygodniowe wakacje i masz do dyspozycji jedynie bagaż podręczny, mamy dla ciebie jeszcze inną metodę. Kup sobie worki próżniowe i przechowuj w nich ubrania. Dzięki nim będziesz mógł złożyć ze sobą kilka stylizacji i zmniejszyć ich objętość na tyle, żeby wielkością przypominały torbę na laptopa. Złóż ubrania, które chcesz zabrać i włóż je do worka próżniowego. Powinieneś móc umieścić w nim od 8 do 10 standardowych elementów garderoby albo kilka większych. Kiedy wypełnisz już worek, zamknij go i opróżnij z powietrza, używając do tego wbudowanego zaworu zwrotnego. Najłatwiej zrobić to rolując worek, jesteś w tym już pewnie całkiem niezły, albo używając kolan. W standardowym bagażu podręcznym powinno zmieścić się od 2 do 4 worków próżniowych, co może być przydatne, kiedy chcesz trochę zaoszczędzić, unikając wykupowania bagażu rejestrowanego. Możesz zabrać jeszcze więcej ubrań, jeśli włożysz je do poszewki na poduszkę. Najlepsze jest to, że dzięki temu będziesz miał też wygodną poduszkę do spania podczas długiego lotu. Jeśli zostało ci trochę wolnego miejsca, kolejnym sposobem na zorganizowanie rzeczy w walizce są organizery. Może nie zaoszczędzają aż tyle miejsca co worki próżniowe, ale wielu podróżników je sobie ceni, ponieważ dzięki nim ich ubrania są ułożone schludniej. Możesz porozkładać je według stylizacji albo rodzajów ubrań, na przykład jedną część przeznaczyć na spodnie, a inną na bluzki. Łatwo je dostać w większości sklepów internetowych oraz w sklepach podróżniczych. Produkuje się także organizery przeznaczone specjalnie na jedną lub więcej par butów. To dobry sposób, aby zminimalizować ilość miejsca, którą buty zajmują zazwyczaj w twojej walizce i zabezpieczyć ubrania przed zabrudzeniem podczas kontaktu z obuwiem. Nikt przecież nie chce, żeby jego koszulki pachniały jak stopy, prawda? Jeśli wciąż nie udało ci się wcisnąć ubrań do walizki, istnieje jeszcze kilka sposobów, które możesz wypróbować, żeby zabrać ze sobą więcej bagażu bez dodatkowych opłat. Najbardziej oczywistym jest użycie własnego ciała. Dobrze słyszałeś, czas ubrać się na cebulkę. Wybierz ubrania, które zabierają najwięcej miejsca i nałóż na siebie tyle warstw, ile zdołasz. Możesz nałożyć pod spodnie szorty albo narzucić na siebie kilka warstw zimowych ubrań, takich jak swetry, kurtki i płaszcze. Możliwe, że trochę się spocisz, ale większość lotniskich samolotów jest dobrze klimatyzowana.
Poza tym zawsze możesz zdjąć z siebie kilka warstw, gdy wejdziesz na pokład samolotu. Przydadzą ci się, kiedy będziesz już wysoko w chmurach i zrobi ci się zimno. Jeśli nie chcesz nosić na sobie tylu warstw, na pokład samolotu możesz bezpłatnie wnieść jeszcze jedną torbę. Zdobądź torbę z jakiegokolwiek sklepu wolnocłowego na terenie lotniska. Przyda ci się też na przyszłe podróże. Włóż wszystkie nadprogramowe warstwy odzieży do tej dodatkowej torby i wnieś ją na pokład samolotu, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Warto także przyjrzeć się samej walizce, a przede wszystkim sprawdzić, ile waży. Wiele osób zapomina, że standardowe 7 kg akceptowane przez większość linii lotniczych uwzględnia wagę walizki. A zdarza się, że waży ona od 2 do 3 kg. To ogromna część dopuszczalnej wagi. Kiedy będziesz kupował walizkę, weź pod uwagę jej ciężar. Wybór lżejszej pozwoli ci zabrać więcej rzeczy. Trzymaj się tych przydatnych wskazówek i ruszaj w drogę, zabierając ze sobą wszystko, co chcesz, bez zbędnych kompromisów i mając w portfelu więcej pieniędzy do wydawania na wakacjach. Miłego lotu! Wkładasz paczkę z popcornem do mikrofalówki, ale nie wszystkie ziarna nadają się do jedzenia. Możesz pozbyć się ich, zanim otworzysz paczkę. Widzisz ten mały otwór na górze? Umieść go nad talerzem, potrząśnij opakowaniem, a wszystkie niejadalne ziarna z niego wypadną. Nie odrywaj karteczek samoprzylepnych od dołu do góry. Jeśli zrobisz to horyzontalnie, papier pozostanie płaski, a jego dolna część nie będzie się podwijać. Banany obieraj zaczynając od góry, a unikniesz ściskania skórki, jak podczas nieudanych prób obrania go od drugiej strony. Otwór w uchwycie garnka nie służy jedynie do wieszania go na ścianie. Podczas gotowania zupy włóż w niego łyżkę. Kartonowe pudełka z chińskim jedzeniem można otworzyć tak, żeby wszystkie cztery ścianki leżały płasko na stole. Wystarczy tylko rozłożyć pudełko. Na takim talerzu gorące jedzenie szybciej wystygnie. Jeśli odetniesz dół i górę pomarańczy, znacznie łatwiej będzie ci ją obrać. Niemal nikt nie wie, jak poprawnie używać poduszki turystycznej. Ludzie zazwyczaj nakładają ją tak, że jej końce skierowane są do przodu. Spróbuj nałożyć ją odwrotnie. Niech dolna część poduszki w kształcie litery U znajdzie się pod twoim podwrótkiem. Twój kark ci za to podziękuje, a ty zaliczysz świetną drzemkę. Twój wentylator sufitowy ma dwa tryby. Zimowy i letni. Znajdź na nim odpowiedni przycisk i przesuń go w dół, żeby ustawić tryb zimowy. Przesunięcie przycisku w górę ustawi tryb letni. W trybie letnim powietrze spychane jest w dół, a w trybie zimowym zasysane jest ku górze. Zgodnie z zasadami etykiety, zanim wejdziesz do pomieszczenia budynku czy windy, musisz przepuścić osoby, które wychodzą ze środka. Ta prosta zasada zapobiegnie kolizjom. Na stołach w restauracjach i kawiarniach zawsze leżą wykałaczki. Ludzie zazwyczaj jednak nie potrafią ich używać i sięgają po nie zaraz po jedzeniu. Poprawniej i kulturalniej byłoby załatwić to w toalecie. Oto sposób na szczelne zawiązanie worka na śmieci. Nie związuj ze sobą tych tasiemek. Zamiast tego przytrzymaj je, zawiąż worek na supeł i obwiąż go nimi. Aby porządnie wysuszyć trampki w suszarce, zwiąż ze sobą sznurówki i pozwól im wystawać na zewnątrz. Wystarczy, że podczas wkładania butów do suszarki przytrzaśniesz je drzwiczkami. Słuchawki przewodowe lepiej dopasują się do kształtu twojego ucha, jeśli włożysz je przewodami do góry. Przewód będzie schodził w dół małżowiny usznej, a słuchawki nie wypadną ci z ucha. Jeśli nie chcesz zgubić kolejnej wsuwki do włosów, wsuń ją pofalowaną stroną do dołu. Myjąc zęby szczoteczką elektryczną, delikatnie przesuwaj nią po zębach, zamiast szorować. Chcesz otworzyć saszetkę z cukrem, używając tylko jednej ręki? Podłóż kubek, saszetkę umieść na palcach wskazującym i środkowym, a następnie wciśnij kciuk w sam środek opakowania. Cukier z łatwością się z niego wysypie. Kiedy nalewasz do szklanki sok lub mleko, trzymaj jego wylot na górze bezpośrednio nad szklanką, a nie zachlapiesz wszystkiego dookoła. Masz na sobie okulary i wchodzisz do pomieszczenia. Gdzie je schowasz? Zostawisz je na głowie, przewiesisz na kołnierzyku koszuli, czy też schowasz do kieszeni? Najlepszą opcją będzie zawieszenie ich na kieszonce koszuli w taki sposób, żeby szkła były w niej schowane. Twoje okulary będą bezpieczne, a szkła chronione przed uszkodzeniami. Zawsze opuszczaj deskę, kiedy spuszczasz wodę w toalecie. Kiedy tego nie robisz, niewidoczne krople brudnej wody i zarazki rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu.
Nie musisz zrywać folii z kapsułki do zmywarki. Włóż ją po prostu do dozownika, a następnie go zamknij. Woda rozpuści foliową otoczkę kapsułki. Nie sprawdza się to dla wszystkich marek na rynku, więc wcześniej lepiej przeczytać instrukcję. Szuflada pod piekarnikiem nie służy jedynie do magazynowania patelni i garnków. Możesz do niej włożyć naczynia z jedzeniem, a ciepło piekarnika uchroni potrawy przed wystygnięciem. Docenisz tę radę, czekając na spóźniarskich gości. Większość z nas ma w domu gumowy przepychacz do rur. W filmach wiele razy widzieliśmy, jak używa się go do przepychania zatkanej toalety. W prawdziwym życiu jednak zachowaj go do udrażniania odpływu w zlewie. A jeśli potrzebujesz odetkać toaletę, zaopatrz się w przeznaczone do tego urządzenie. Podczas jedzenia tacos sporo nadzienia wypada bokami. Połóż na talerzu drugi placek, tak żeby jedzenie spadało bezpośrednio na niego. Właśnie zrobiłeś sobie drugie małe taco. Większość ludzi, obierając warzywa, przesuwa obieraczkę tylko w jednym kierunku, zamiast przesuwać nią w górę i w dół bez odrywania ostrza. Można w ten sposób zaoszczędzić sporo czasu. Nie przewiązuj paska od szlafroka wokół talii. Zamiast tego przełóż go od przodu przez pętlę po bokach i zawiąż tak mocno, jak potrzebujesz. W ten sposób będzie ciaśniej opinał ciało. Większość z nas źle używa papierowych nakładek toaletowych. Aby zrobić to dobrze, skieruj zaokrągloną stronę nakładki ku tyłowi deski sedesowej. Reklamy uczą nas, że pasta do zębów powinna pokryć całą powierzchnię szczoteczki. Małe ziarenko pasty w zupełności wystarczy, ale producenci chcą, żebyś zużywał i kupował więcej ich produktu. Przez cały ten czas źle używaliśmy także dezodorantu. Najefektywniej jest aplikować go na noc przed pójściem spać. Najłatwiejszym sposobem na obranie czosnku jest włożenie go do mikrofalówki. Utnij górną część główki czosnku i włóż ją do mikrofalówki na 20-30 sekund. Teraz skórka będzie idealnie odchodzić. Większość ludzi tnie pizzę od środka ku brzegom. Dodatki odchodzą od ciasta i trzeba mocno się namęczyć, żeby podzielić ją na kawałki. Najwygodniej jest przeciąć pizzę od brzegu do brzegu. Wystarczą 2 cięcia, żeby podzielić ją na 4 części, a 3 cięcia dadzą nam już 6 kawałków. I tak bez końca. Owijanie walizki folią jest zupełnie niepotrzebne. Wystarczy na walizkę nałożyć t-shirt. Upewnij się, że rączka wystaje przez kołnierzyk. Jeśli twoja walizka posiada też uchwyt na boku, możesz w tym miejscu zrobić nacięcie. Stolik na siedzeniu w samolocie może posłużyć za hamak dla stóp. Przywiąż na nim pasek, kocyk czy też ręcznik i gotowe. Nie musisz przyciskać palcem konkretnego miejsca na ekranie telefonu, żeby zmienić jakąś literkę czy słowo w tekście. Spróbuj przytrzymać spację, żeby mieć większą kontrolę nad kursorem. Działa na wszystkich iPhone'ach. Funkcja Spotlight na Macach nie służy jedynie szybkiemu wyszukiwaniu plików i aplikacji. Możesz użyć okna wyszukiwania jako kalkulatora. Wprowadź po prostu równanie, które chcesz rozwiązać. Spotlight używa też wewnętrznych słowników. Wpisz jakiekolwiek słowo i zobacz, co ono oznacza. Siedzisz głodny w restauracji i nie wiesz, co zamówić? Aplikacje mobilne spieszą na ratunek. Pokażą ci, jak wygląda danie i ile waży porcja.